I zaczyna się, gdy mama miała 5 lat. Jej mama, czyli moja babcia, zapisała Andzie do przedszkola. Do tej samej grupy chodził mały Jaś. Andzia nigdy nie przepadała za nim, a im wpadła w rozpacz, gdy pani kazała im wspólnie zatańczyć parę. Można powiedzieć, że to był ich pierwszy tajem, który połączył ich na całe życie. Proszę, przepowiem ludowe, wszyscy je znacie, dołączcie się. Miała taka pobuda, 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 wskoczyła do dobuda, dobuda, sześć. Miała taka pobuda, 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 wskoczyła. Słuchajcie, chmury deszczowe trzeba odpędzić, głośniej. Hej, miała. Mój tata wtedy mały Jaś nie przypuszczał, że ten taniec będzie miał ciąg dalej. Wtedy interesowało go podwórko i wszystko, co się na nim działo. Raz do roku przyjeżdżała cyganka grupa, która tańczyła i śpiewała. Tutaj można tańczyć. Przedszkolu przyszła szkoła podstawowa. Czas pożegnania z kruszowymi śniami, wiarkami i koniekiem na biegunach. Hit, który znamy. Strzeba koń na biegunach, zwykła zabawka, mała puszczawka. Nie słyszę! Skoń się z nami, koni. Tak się złożyło, że mama i tata trafili do tej samej podstawówki. Na pierwszym balu karnawałowym pani zaproponowała, żeby wszyscy przebrali się za ptaki. Mama była czablą, a tata żurawiem. Wtedy Andrzej zrozumiała, że to przeznaczenie i powiedziała to Jasiowi. A Jaś na to powiedział, że go to nie obchodzi i że woli swoją mamę. Ja wolę moją mamę. To też jest znane. Pojawiła się piękna kobieta, którą kiedyś tańczył w przedszkolu. Teraz to on zaczął się starać o Andzi względy. Pewnego dnia pobiegł do niej i wykrzyknął: kochanie, proszę, wybacz mi. Czy nam to czegoś nie przypomina? Po takim wyznaniu mama nie mogła dojść do się. Przez chwilę chciała urec carowi wyznania, ale odbyło w niej wspomnienie o skaki, gdy skokaki na kurę ja się kańczył z inną.
I rączki w górę! Zrobiło się romantycznie? Janek był uparty, postanowił się nie poddawać. Jako mężczyzna chciał zapewnić swojej ukochanej szczęśliwą przyszłość. Jednak przed nimi rozciągało się tylko ścielnisko. Oj, mój tata potrafi opowiadać. Oj, potrafi. I lokalne rytmy. Jest ścielnisko. Głośno, co będzie? Plamu mama przekonał ten bank i postanowili się pobrać. I machamy łapkami, proszę bardzo. Już cyganie czekają z muzyką. Proszę, żebyś prawdziwą dumę. Od tej pory tata był Tarzanem, a mama Jane. Teraz będzie trzeba trochę poskakać. Będziemy ciągli. Wysoko, proszę! Skakać każdy może. Kochani, dziękujemy wam za to, że jesteście tak blisko. Gorące brawa dla grupy Żabek. Ja myślę, że niejednej tutaj tatusiowi i mamuści zakręciła się Żabek i przypomnieliście sobie, jak to kiedyś było. A kto wie, może niektórzy z państwa poznali się właśnie w przedszkolu. Jeszcze raz gorące brawa, dziękujemy Żabkom.